Cześć, z tej strony Graf Zero, vlog literacki. Trochę tak z ulgą, oddycham, bo wreszcie ostatnia w tym zestawieniu, w tym roku z nominowanych do Nagrody Fandomu Polskiego imienia Janusza Zajdla powieści. Z ulgą oddycham, dlatego że w tym roku tych powieści było bardzo, bardzo dużo, ale wszystkie udało mi się przeczytać. Na samym końcu książka Katarzyny Wierzbickiej To nie jest kraj dla słabych magów, tutaj na czytniku proszę przeze mnie przeczytana, ale że to była część druga, więc postanowiłem, że będzie dzisiaj recenzja obydwu książek, tak? Tajne przez magiczne, część pierwsza i część druga, To nie jest kraj dla słabych magów. Autorka wydaje mi się, że jest spoza fandomu, więc byłaby to kolejna już w tym roku nominacja, ale może się mylę. No, jest fanka fantastyki napisane, ale nie wydaje mi się, żeby wcześniej jakoś tam w fandomie była widoczna, więc byłaby to kolejna nominacja dla kogoś, a może mogę się mylić, ale takie mam wrażenie, dla kogoś, kto jednak gdzieś tam funkcjonował do tej pory poza fandomem. No i tak, z biogramu mogę tutaj przeczytać, że to chyba mogę powiedzieć, że taka w zasadzie prawie, że moja koleżanka po fachu, no bo nie doszła bibliotekarka, czyli rozumiem, że pewnie bibliotekoznawstwo kończyła, była księgarka, obecnie nauczycielka przedszkolna, no okej. I blerb tej książki sprawił, że jak ja się brałem tutaj do ustawiania sobie książek pod recenzję, no to stwierdziłem, o nie. Bo posłuchajcie, brzmi to tak. Agata Filipiak przechodzi trudny okres w życiu zawodowym, rzuciła stabilną posadę redaktorki i zatrudnia się w przedszkolu na stanowisku woźnej. Niestety w nowym miejscu pracy musi radzić sobie nie tylko z niesfornymi podopiecznymi, ale również ze zjawiskami paranormalnymi i siejącymi spustoszenie demonami, a te są bardziej niebezpieczne niż gniew pani dyrektor czy bunt czterolatka, no chyba że takiego obdarzonego magicznymi mocami. Jakby tego było mało, Agata odkrywa coś, o czym w ogóle nie powinna wiedzieć. Sprawdź, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami przedszkola i co pozostaje ukryte dla zwykłych śmiertelników. W końcu tajne może oznaczać naprawdę magiczne. Słuchajcie, ja miałem pierwsze moje wrażenie po tym blerbie, tu po różnych komentarzach. Miałem takie wrażenie, że to będzie książka w najlepszym wypadku w stylu pani Kisiel. To wiem, że tam ten cykl Dożywocie, ja coś z tego czytałem, niektórzy mi mówili, że ten drugi jest lepszy, że jest bardziej mroczny, mówili, że wcale nie, że to wszystko mniej więcej jest tak samo. No, zupełnie to do mnie nie dociera, chociaż chylę czoła przed tym, jak autorka opanowała język, bo czytało się to bardzo, bardzo przyjemnie. A w najgorszym wypadku przed panią Bereniką Miszczuk. No właśnie. Natomiast z zaskoczeniem muszę stwierdzić, że nie do końca i pewne rzeczy mnie w tej książce zachwyciły, może nie, ale zaskoczyły pozytywnie, zdecydowanie tak. Tak jak tutaj w blerbie przeczytaliście, tak więc mamy tą panią Agatę Filipiak, naszą główną bohaterkę, która jest taką trochę no, nieporadną, szarą myszą, ona tak samo zresztą się określa, no, niby się nie wyróżnia, no, jakoś tam faceci na nią nie zwracają uwagi, czasem się zdarza, że zwrócą, ale to wtedy najczęściej chcą ją wykorzystać albo jakoś są do niej niezbyt w dobry sposób nastawieni. No, dostaje posadę woźnej w przedszkolu, okazuje się, że w tym przedszkolu też nie jest do końca normalnie. Więc spodziewałem się takiej właśnie no, fantazy Bridget Jones, że tak powiem. Tymczasem dostałem sporą dawkę grozy i jest w tej książce wiele naprawdę bardzo brutalnych, krwawych scen. Z wieloma bohaterami autorka się na szczęście zupełnie nie liczy i zabija ich dość szybko. Równo w pierwszym, no nie wiem, bardziej w drugim tomie, ale w pierwszym chyba też się to trochę zdarzało czasem. I teraz tak. Gdzie to można umiejscowić, tę powieść na tej naszej skali fantazy, tak? Fantastyki w ogóle.
Na pewno są to elementy grozy, ale wiecie co, tak jak przy książce pani Kubasiewicz Kołysanka dla czarownicy, znalazłem, że istnieje taki podgatunek, ja naprawdę wiele tych głównych, ten główny jakby podział znam, fantastyki, ale cały czas mnie zaskakuje, że są jakieś tam podgatunki podgatunków. No i coś takiego, co się nazywa wainscot fantasy, czyli jak fantasy pod boazerią, tak? Że tutaj tak ja to przynajmniej rozumiem, że pod osnową naszej rzeczywistości gdzieś tam sobie żyje ta magia, tak jak te karaluchy pod boazerią sobie egzystuje i my tak naprawdę tego nie widzimy, bo widzimy tylko to, co jest na zewnątrz, a nie widzimy tego, co jest pod spodem. No, tak to rozumiem, tak? Więc do takiego cyklu zdecydowanie by to, do takiego nurtu zdecydowanie by te książki pasowały, bo tak to też wygląda. No, jak mówię, Harry Potter bardzo podobnie, ale tutaj jest dużo bardziej, dużo więcej mroku, dużo więcej poczucia zagrożenia i to jest to, co moim zdaniem wypada bardzo dobrze i w co ja bym chciał, żeby autorka poszła, bo te elementy akurat tych powieści sprawdzają się tutaj wcale nieźle. Napisane jest to bardzo przyzwoicie, w zasadzie nie mam się do czego przyczepić. Nie jest też tak, żeby ten język mnie jakoś specjalnie zachwycał, ale czytało się to bardzo, bardzo szybko. Ja potrafiłem prawie 300 stron przy pierwszym tomie w jeden dzień zrobić, więc myślę, że dla Was to jest... No mimo, wydaje się, że to bardzo gruba książka, no to bardzo gruba, no 428 stron, dość potężna, ale jest dużo, dużo światła, druk też nie jest jakiś specjalnie mały, więc dla Was to pewnie będzie bardzo, bardzo szybko dacie radę to przeczytać. Tym bardziej, że no jakby mówię, tu się dużo dzieje, tu się po prostu dużo dzieje, co zresztą też ułatwia czytanie. Mamy tutaj też wiele elementów z wierzeń słowiańskich, z naszej słowiańskiej mitologii. Ja znacie mnie, wiecie, że jestem przeczulony i to bardzo jestem uczulony na słowiańską fantastykę, bo z reguły słowiańska fantastyka zalatuje ciężkim cringe'em. Okazuje się jednak, że mam takie dziwne wrażenie, może inaczej, mam takie dziwne wrażenie, że ta słowiańszczyzna lepiej sprawdza się wsadzona w naszą współczesność niż gdzieś tam w jakiejś innej rzeczywistości albo nawet w czasach jakichś gniewomirów, stoi gniewów i bożywojów, tak? Że o dziwo o Perunie i Welesie, z których jeden funkcjonuje jako, no nie wiem, szef jakiejś wielkiej firmy, a drugi się gdzieś tam ukrywa w naszej rzeczywistości, czytałem mi się dużo lepiej właśnie w takim wydaniu, niż jakby mieli być jakimiś właśnie czczonymi dawno temu bogami. Więc o dziwo kłobuki, krasnoludki i bogowie pogańscy w przedszkolu i we współczesnej Polsce jakoś, szczerze mówiąc, mi podeszli. To też zdecydowanie na plus. Natomiast no nie zachwyciła mnie główna bohaterka. I to nie dlatego, że ona miałaby być tutaj jakąś, no nie, antybohaterką. Nie, no raczej nic z tych rzeczy. Ona po prostu jest zwykłym człowiekiem, kobietą, która no może nie do końca ogarnia rzeczywistość wokół siebie, a jeszcze okazuje się, że musi ogarnąć tę magiczną część rzeczywistości, więc tym bardziej sobie nie radzi. No ale dwie sprawy. Po pierwsze, jej poczucie humoru. No, moim zdaniem do tej mrocznej części jakoś średnio pasuje. Słuchajcie, to jest trochę tak, jakbym czytał, mam takie miałem wrażenie, jakbym czytał dwie powieści. Właśnie z jednej strony te próby żartów ze strony głównej bohaterki, no to pachniały mi taką właśnie Bereniką Miszczuk, czy też panią Kisiel, to jeśli znacie ten typ poczucia humoru, no to wiecie, o co chodzi, ale z drugiej strony jakby to wszystko otaczał ten mrok, tak, to co się tutaj działo. Domyślam się, że to psychologicznie być może ze strony głównej bohaterki jest próba jakiegoś równoważenia sobie tego wszystkiego, co się wokół niej dzieje, odreagowywania na rzeczywistość, no ale no mnie ewidentnie nie bawiła, jak z poprzedniej recenzji wiecie pewnie, ja jestem jakimś ponurym tutaj typem, bo się nie bawię na fantastyce humorystycznej.
Więc tutaj miałem takie poczucie, że coś nie gra, że coś mi nie pasuje. Czasami zdarzały się takie rzeczy, i to w pierwszym tomie głównie, w drugim raczej nie. Może też, ale nie aż tak mocno. Że gdzieś mi tam z fabuły wychodziły szwy. Pamiętam ta scena walki na cmentarzu, gdzie nagle główna bohaterka stwierdza, że ona się musi udać za potrzebą, a potem jak się z fabuły wychodzi, no to że dobrze, że ona akurat odeszła wtedy, bo się przydała w zupełnie innym miejscu. Nie wiem, no ta scena walki jakoś nie przekonała zdecydowanie. Jej relacje z półdemonem Dawidem, oj, też pachną mi takim typowym romansem z Bad Boyem, chociaż na szczęście z tego nie wychodzi wątek romantyczny, więc trzymajmy się tego do końca, naprawdę, bo to by było bardzo złe. No, rozumiem, że no, tak, podoba jej się jako mężczyzna i coś tam ich połączyło w pewnym momencie, to znaczy jakoś magicznie, astralnie i tak dalej, i tak dalej. I niech na tym pozostanie, bo ten wątek wygląda mi bardzo niebezpiecznie i wolałbym, żeby on się w tę stronę nie rozwinął, chociaż podejrzewam, patrząc po komentarzach, że spora część pań czytających tę książkę miałaby ochotę na coś zupełnie przeciwnego. Ja zdecydowanie nie. Zaraz mi się zapala lampka Miszczuk, bo to ten typ właśnie romansów w fantastyce i w ogóle romansów nie, absolutnie nie, autorko, nie idź tą drogą, bardzo cię o to proszę. No, w drugim tomie, tym nominowanym do Zajdla, zaczęły dochodzić jeszcze takie rzeczy, których w pierwszej części nie było, bo pierwsza część miałem wrażenie, że była taka zupełnie wyprana z ideologii. Tam jest nawet taka fajna scena, gdzie bardzo ładny unik zrobiła autorka, kiedy właśnie ten półdemon tłumaczy głównej bohaterce, że no słuchaj, te pogańskie różne religie, no to były założone przez demony, no, demony przychodziły na świat, miały potężne moce, ludzie je zaczynali czcić, no bo widzieli, jakie one są potężne. No okej, tutaj już tracci się pewnie cieszą. No a główna bohaterka mówi, ale no zaraz, a co z chrześcijaństwem? I tu były dwie drogi. Była droga bardzo, bardzo no, wyboista, którą, przypominam, podjął swego czasu Jacek Piekara w fatalnej powieści Charakterni, czyli można było powiedzieć, że też chrześcijaństwo to też demony, tak? No tutaj autorka robi bardzo ładny unik, bo mówi, że no, to znaczy ustami jednego z bohaterów, bohater mówi, że no ja nie wiem, chrześcijańskiego Boga nigdy nie spotkałem, więc w zasadzie nie wiem, o co chodzi, no demon tak mówi. Potem się okazuje, że w tej rzeczywistości woda święcona bardzo mocno działa na te upiory i to bardzo negatywnie, znaczy na te demony, stwory i tym podobne, i to bardzo negatywnie działa, więc chyba coś jest na rzeczy w tej koegzystencji dwóch światów, że to chrześcijaństwo nie jest tak zupełnie martwe, jakby ten demon chciał. No i na tym się jakby wtręty ideologiczne w tomie pierwszym kończą, co mi się znacznie bardziej podobało, bo naprawdę przy fantastyce rozrywkowej ja wolę, jeśli tutaj nic się nie pałęta. Natomiast w drugim tomie jest już trochę inaczej, no bo tam drobny spoiler, ale przypominam, że na Zewie Zajdla kolega Falejczyk zaspoilerował mi pierwszy tom z kilkoma zdaniami z początku drugiego, no ale trudno, no drugi był nominowany, ja wam tego nie powiem, co tam było, bo to był no, gruby spoiler z zakończenia, ale okej, rozumiem, moja wina. No, mogłem wcześniej przeczytać pierwszy. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie właśnie związane z ideologią, tam w pewnym momencie mamy taki wątek, że nasze społeczeństwo dowiaduje się o istnieniu magii. No i cóż tu się dzieje? No i zaczynają się jakieś tutaj polowania na czarownice. I w międzyczasie gdzieś tam dowiadujemy się, że trzy kraje wyłączyły tych umagicznionych spod prawa. Zgadnijcie, jakie to są kraje. To są Chiny, Węgry i Rosja. Pierwsza kwestia jest taka, że ja akurat bardzo powątpiewam w to, że Rosja zrobiłaby coś takiego, bo mając do dyspozycji ludzi z mocami magicznymi, to oni by już w tym momencie jechali do Donbasu, zamiast być wyłączonymi spod prawa. Ale miałem takie dziwne wrażenie, że magiczni robią tutaj za innych, szeroko pojętych innych, tak, w naszym społeczeństwie. Ja bardzo przestrzegam zawsze wszystkich autorów
przed robieniem takich aluzji, bo wydaje mi się, że to jest dość niebezpieczne, dlatego że analogie mają to do siebie, że rzadko kiedy są trafne. W tym wypadku, to zresztą nie tylko w tej powieści, bo to jest dosyć częste. W tym wypadku, jeżeli byśmy chcieli ich tak postrzegać, no to zwróćmy uwagę na to, że to są ludzie, którzy w większości przypadków nie kontrolują swojej mocy, którzy gardzą zwykłymi ludźmi. Więc nie ma w tym nic dziwnego, bo ich moce bywają, nie są zawsze, ale bywają bardzo, bardzo potężne, którzy w ogóle manipulują, mają zupełnie inną moralność. Tak? Nie ma w tym nic dziwnego, że społeczeństwo się ich boi, a skoro się ich boi, reaguje agresywnie. Oczywiście mamy tutaj takie sceny, gdzie na przykład tam grupa jakichś karków bije do nieprzytomności, czy nawet na śmierć biedną staruszkę, która jakiś tam mały zaczątek mocy miała, ale po tym, co ja przeczytałem w pierwszym tomie i w sporej części drugiego tomu, no naprawdę bardzo ciężko mi jest współczuć tej magicznej społeczności, bo jak się odwalało takie numery, no to trzeba chyba za to ponieść odpowiedzialność, tak? Więc ta analogia jakoś mi się tutaj niespecjalnie podeszła. Szczerze mówiąc, i wydaje mi się, że jak na taką powieść, to nie wiem, droga w stylu współczesnego polskiego horroru na poziomie ideologii, to też nie jest dobrą drogą. Innymi słowy, kończąc, czy mi się ta książka podobała? Powiem, no tak średnio, głównie dlatego, że to nie jest fantastyka, której ja szukam, jakiej ja gustuję, tak? Jeżeli natomiast szukacie fantastyki rozrywkowej, właśnie w tym stylu Winescott fantasy, to powiem tak, przy pewnym niskim progu wejścia, bo to jest książka, którą ja bym chciał mieć w swojej bibliotece. Bo to jest książka, która spodoba się tym, którzy fantastykę to tak od przypadku do przypadku, raz na jakiś czas, albo właśnie, żeby było tutaj sporo elementów z naszego świata, a tej fantastyki może trochę mniej. Więc im się na pewno, znaczy tak myślę, im się to spodoba. Też myślę, że raczej spodoba się paniom głównie przez to, że łatwiej będzie im się utożsamiać z bohaterką, albo przynajmniej ją zrozumieć. Ja raczej miałem problem zarówno z jednym, jak i z drugim, no ale ja to ja. Więc rzeczywiście tak, ja bym tę książkę zdecydowanie widział w zbiorach swojej biblioteki, zarówno pierwszą, jak i drugą część. Bardziej podobała mi się Kołysanka dla czarownicy z tego względu, że skupiona była na intrydze, a niekoniecznie na wszystkim innym, tak? Więc bardziej taki kryminał fantasy by mi podszedł niż tutaj właśnie mak wstąpienie w wersji nieco light, tak? Bo tutaj dużo też elementów podobnych może do Świata Mroku znajdziecie, bo i wampiry, wilkołak się jeszcze żaden nie pojawił, albo przynajmniej nie pamiętam, demony, magowie, różne koterie zwalczające się, pradawne bóstwa i tym podobne rzeczy. Ja powiem tak, więcej mroku, mniej humoru, na pewno moim zdaniem przynajmniej będzie lepiej. Nominacja do Zajdla. Okej, chociaż to trochę świadczy o tym, że... Znaczy, po pierwsze mam wrażenie, że właśnie gdzieś tutaj głosy spoza fandomu zaczynają docierać. To akurat jest bardzo, bardzo sympatyczne i bardzo fajne. Natomiast no właśnie coraz więcej jest chyba wśród nominowanych takiej właśnie lżejszej, już nawet nie powiem, że tylko rozrywkowej, ale takiej fantastyki z niższym progiem wejścia, takiej, którą łatwiej czytać tym, którzy fantastyki, przepraszam, na co dzień nie czytają. Więc dla mnie no oczko niżej niż Kubasiewicz, natomiast zdecydowanie oczko wyżej niż pani Miszczuk, a może nawet więcej niż oczko. No i to by było na tyle. Myślę, że w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, że uda się zrobić recenzję opowiadań, a potem w weekend ja już pewnie będę odpoczywał na Polkonie, mam nadzieję, będę odpoczywał, będę mówił o fantastyce w bibliotece publicznej, czy będziemy mówić, bo tam taki mały panel dyskusyjny ma być, więc jeśli będziecie w Łodzi, no to ja zapraszam w sobotę o godzinie 16. Będę jeszcze wrzucał informacje
i na Instagrama, i na YouTube'a. No, i to by było na tyle. To był Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze, bez pardonu.